Weekend w Vox FM. Live transmisja na radiowym Facebooku i oczywiście w radiu. Szanowni panie kolego, jak wrażenia po tym, co się tutaj wydarzyło? Mikrofon sobie popraw ładnie. Jestem wzruszony, powiem szczerze, bo zawsze o tym marzyłem, kochani, i to się właśnie spełnia. Gram u was. No co tu więcej dodawać? Cieszyć się i uśmiechać. Ja go znam parę lat, on naprawdę jest wzruszony. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami na radiowym Facebooku, bo ja się nie znam kompletnie na tych transmisjach. I teraz możemy sobie spokojnie porozmawiać. I stresowałeś się trochę, bo ja widziałem, że tam palce to w ogóle tak, jakbyś, wiesz, szpagat miał nimi zrobić. Czyli ja zawsze mam tak, że zamykam oczy i mówię, niech się dzieje, co chce, a palce mnie prowadzą po największych hitach europejskich parkietów. Słuchajcie, i tak było dzisiejszego wieczoru. DJ Dziekan zostaje z nami w studiu na Facebooku. Już nas nie ma, ale słuchajcie, radia czujnie, bo jeszcze będziemy rozmawiać. Tematy miłosne są tobie jakoś obce. Nie chcesz o tym rozmawiać, czy możemy? Oczywiście, że chcę. No to dobrze, sobie porozmawiamy już niedługo na antenie Vox FM. Ja tylko, jeszcze tylko, jeżeli można się włączyć, śmiało, ja jestem po drugiej stronie. Bo podglądam to, co się dzieje na naszym Facebooku, w sensie nasz czat. I tu jest taka propozycja, żeby Dziekan grał co tydzień. Słuchajcie, ja się zgadzam. Nie wiem, czy mamy aż tak duży budżet, ale myślę, że nie będzie z tym najmniejszy kłopot. Pytanie było, czy w radiu to również leciało live? Oczywiście, zapytał Łukasz. Nie oszukuję. Prezydent jest zawsze live. I było pytanie też do Dziekana, czy z tą żoną to rzeczywiście tak, tak naprawdę, czy to tylko tak, wiesz, pod radio? Dlaczego? Słuchajcie, żona to żona, wiadomo.